Nazywam się Jarosław Dymczyszyn. Jesteśmy w miejscowości Olbrachcice w województwie lubuskim. Prowadzę gospodarstwo o powierzchni ponad 300 hektarów. Główne uprawy w naszym gospodarstwie to jest rzepak, zboża i kukurydza z przeznaczeniem na ziarno. W gospodarstwie do oprysków używamy maszyny opryskiwacz Hardy Alpha Evo 4100. Maszyna jest z roku 2013. My ją kupiliśmy jako dwuletnią, popokazową. W chwili obecnej przepracowane 1800 motogodzin. Na wyposażeniu zbiornik 4100 litrów, belka o szerokości 28 metrów. Powiem tak, jeżeli chodzi o atuty maszyny, to co dla mnie jest najważniejsze, to jest pierwszą sprawą jest jej prześwit, około 170 cm. To jest rzecz bardzo istotna, zwłaszcza jeżeli chodzi o zabiegi w rzepaku, a przede wszystkim też w kukurydzy. Nawet gdy kukurydza już wiechuje, można bez problemu w nią wjechać, nie wyrządzając żadnych szkód. Bardzo ważny atut. I drugim atutem, gdzie może nie wszyscy producenci opryskiwaczy posiadają takowe wyposażenie, to jest rękaw powietrza, który jakby pomaga i powoduje, czy ma wpływ na to, że substancja czynna może zostać dobrze wstrzelona w zagęszczony łan.